Słuchajcie, stał w szczerym polu Chrystus Pan, a przy nim orszak bosy, dziateczki, co na rzęty łan szły, a to jest prawdziwe. Głowę pełną historii i pięknych wierszy ma pani Elżbieta Wilczyńska, mieszkanka Strojca, która właśnie skończyła 100 lat. Wraz z rodziną świętujemy dzisiaj piękną uroczystość, bo jest to pierwsza uroczystość w naszej rodzinie, bo niestety mama babci miała 98 lat, niedużo brakło do tej setki, ale niestety nie udało się dożyć. Mówię, no, miejmy nadzieję, że te geny też i babcia przekaże następnym i wszyscy gdzieś tam będziemy mogli świętować. Także czekam jeszcze najbliższe 46 lat, już niedużo zostało z górki, ale mam nadzieję, że też się uda dożyć tak zacnego wieku i przede wszystkim w takiej formie. W formie fizycznej, ale i psychicznej i psychofizycznej, bo pamięć jest absolutna tutaj. Chrystus rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie jest sierotą żadne z was, choć nie ma ojca matki, bo ojcem mu jest niebios Pan, a matką ziemia miła, co go zbożami swoich pól, jak mlekiem wykarmiła, a domem mu jest cały świat, bez granic i bez końca, gdzie tylko sięgnie jego myśl, jak złota strzała słońca. Odżywiałam się dobrze, jajkami. Mój tato mi zawsze jajka kupował. Od 3 lat, tak do tej pory, to praktycznie dziennie jajko musi być w jej pożywieniu. Nawet niekiedy tak było, że 3 jajka dziennie zjadała. Dobrze się odżywiała, no nie mogę jej powiedzieć. No, ciężko pracowałam. Nigdy na nikogo nie narzekałam, nigdy nikomu krzywdych nie robiła. Pani Elżbieta leczy się samodzielnie domowymi sposobami. W tym temacie jest bardzo uparta i nie da się przekonać do konwencjonalnych metod. Niektórzy mówią, że kolejnym czynnikiem wpływającym na długie życie w Strojcu jest otoczenie. To od razu widać, no, widzimy lasy w Strojcu, widzimy no, piękne obiekty sportowe. Może to coś się przyczyniło do tego, że te 100 lat tutaj? Nie wiadomo właśnie co śpiewać, czy 100 lat, czy 120 i więcej, ale my życzymy wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia życzymy. Tak jak do tej pory panią, a szczególnie pani Wilczyńskiej, która widać jest w bardzo dobrej formie i psychicznej, i fizycznej. Zdrowie dopisywało, także życzymy jej jeszcze długi, długi czas, żeby w takiej formie sobie tutaj egzystowała. Na kolejne szczęśliwe lata liczy cała rodzina oraz sama jubilatka. Tak myśli sobie, że kto wie, czy nie będę jeszcze dali żyć. Właśnie tego, kolejnych lat w zdrowiu, życzyli wszyscy goście zebrani w tym wyjątkowym dniu wokół pani Elżbiety, stulatki ze Strojca.